Złoczyński, Pomyczłan, Wilocowek, Energa Czarny i Słupsk. Cóż, Słupszanie przyjechali i zrealizowali swój plan w 100%. Ciężko będzie teraz zachować koncentrację, zimną krew w najbliższych dniach? Nie, jeżeli chodzi o koncentrację i zimną krew, to myślę, że jesteśmy doświadczonym zespołem. Nie od wczoraj grającym w koszykówkę. Wiemy, po co jedziemy do Słupska i chcemy tam wygrać. Oni, z tego co słyszałem, wygrali po raz pierwszy od 9 lat, tak? Tutaj, także raczej by mamy nie wygrać w Gryfii. Zebrać siły teraz. Wiadomo, że to był trudny dla nas pojedynek. Rzuciliśmy wszystko, co mieliśmy. Czas na odnowę biologiczną, przeanalizowanie błędów i jedziemy do Słupska po to, żeby wygrać. W takich sytuacjach koszykarze najczęściej mówią, że muszą zapomnieć o tym meczu jak najszybciej, ale przed tym, zanim zapomną, musi być coś takiego jak wyciąganie wniosków. Wniosek numer jeden po tym spotkaniu to jest co? Trafiać spod kosza i celnie wykonywać rzuty wolne. Myślę, że to by mi się rzuciło jakby teraz pierwsze na język, ze względu na to, że w pierwszej połowie i w drugiej połowie kilka razy spod samego kosza nie trafiliśmy, będąc sam na sam z obręczą, także analizy błędów są nasi trenerzy. Myślę, że przygotują nam solidną porcję filmików na jutro. I analiza to jedno, a nierobienie tych błędów to drugie. Możemy oglądać, przygotowywać się taktycznie świetnie, ale gdzieś taktyka się kończy, kiedy wychodzimy sam na sam z koszem i to już nic od taktyki nie jest zależne. Także troszeczkę odświeżyć ciało, odświeżyć głowę i będzie okej. Zarówno trener Kairys, jak i Czerwony Blessing Game na konferencji meczowej zwracali uwagę na jedną rzecz, mianowicie Energia Czarny chciała utrzymać jak najniższy wynik tego spotkania. Na tym mi zależało, to był klucz do zwycięstwa według obu panów. Wasz plan na najbliższe spotkanie? No to wiadomo, że zawsze najlepiej jakby przeciwnik nic nie rzucił i a ja bym rzucił dwa punkty. No to można tak mówić. Mi się wydaje, że naszą wizytówką jest to, że nasi przeciwnicy rzucają poniżej 65 punktów, także my ten plan, jeżeli chodzi o defensywę, też zrealizowaliśmy. Gorzej, tak jak mówię, było ze skutecznością. Mamy około 35% za dwa, mamy około 55% za jeden, gdzie nikt nam nie przeszkadza. To są rzeczy, które, tak jak wcześniej mówię, nie zależy od taktyki, zależy od nas samych i od tego, jak jesteśmy psychicznie, mentalnie przygotowani do spotkania. A okej, okay, no myślę, że jesteśmy w stanie grać jeszcze na lepszym poziomie. Wielokrotnie z czystych pozycji pudłowaliśmy. No i cóż, no, mam nadzieję, że będzie inaczej, no co mogę powiedzieć. No, jeżeli oni chcą nas zatrzymać na niskiej zdobyczy punktowej, to mogę tylko odpowiedzieć, że my też chcemy ich zatrzymać na niskiej zdobyczy punktowej i wygrać jednym, chociażby to było 3-2. Hala Gryfia często jest, Hala Mistrzów i Hala Gryfia to są dwa obiekty, o których mówi się, że są najbardziej gorące, jeżeli chodzi o polską koszykówkę. Na pewno się szczególnie pod koniec maja. Czy na pewno się z tym faktem zgodzisz? Myślę, że nie graliście jeszcze dotychczas w tym sezonie wobec takiej presji, jaka czeka Was w środę. W sporcie zawodowym presja jest nieodłączna, więc zawsze towarzyszy zawodnikom. Także, no, tak jak powiedziałem, musimy troszeczkę się odświeżyć, wyczyścić głowy, zregenerować, przeanalizować błędy. A jak się wychodzi na parkiet, to gdzieś ta presja już znika i wtedy właśnie wychodzi ta koncentracja i przygotowanie mentalne do meczu. Powtórzę się, no musimy wykonywać najprostsze czynności w 100%, jeżeli chodzi o jakość, tak? Celne rzuty spod kosza, niecelne rzuty, przepraszam, spod kosza nie mogą się przytrafić w Słupsku i wtedy myślę, że szanse mamy na powrót tutaj na trzecim meczu. Dziękuję bardzo. Thank you.